Korupcja występująca w sektorze publicznym szkodzi nam wszystkim. Korupcja prowadzi do marnotrawstwa naszych podatków i strat pieniężnych, które zamiast tego powinny być wykorzystywane do prowadzenia i utrzymywania szkół, szpitali, dróg i świadczeń niezbędnych usług, jak również prowadzenia innych projektów w stanie Wiktoria. Społeczeństwo stanu Wiktoria oczekuje od sektora publicznego, rządu stanowego, pracowników samorządu lokalnego oraz funkcjonariuszy policji do działań zgodnych z prawem, wykorzystania funduszy i majątku publicznego w sposób odpowiedzialny dla dobra nas wszystkich. Oczekujemy od nich uczciwości i tego, aby nie byli zachłanni i nie wykorzystywali swych stanowisk do zaspokajania osobistych interesów i nie brali udziału w działaniach kryminalnych. Spodziewamy się, aby sektor publiczny był wolny od korupcji. IBAK to niezależny organ antykorupcyjny stanu Wiktoria. IBAK to niezależny organ antykorupcyjny stanu Wiktoria. IBAK zajmuje się poważnymi przypadkami korupcji i niewłaściwego postępowania w departamentach rządowych i jego agencjach, w wiktoriańskiej policji, wśród pracowników samorządów lokalnych, radnych, posłów do parlamentu i sędziów, w tym sędziów pierwszej instancji. Gdy źle się dzieje w sektorze publicznym stanu Wiktoria, IBAK podejmuje kroki i umożliwia wszystkim działania. Korupcja i nieuczciwość w sektorze publicznym stanu Wiktoria może przybierać różnorodną postać, w tym przyjmowania lub oferowania łapówek, nieuczciwego wykorzystywania wpływowych stanowisk, defraudacji lub kradzieży, niewłaściwego wykorzystywania informacji w miejscu pracy lub planowania działań korupcyjnych. W odniesieniu do wiktoriańskiej policji poważne wykroczenia i korupcja to także nadmierne wykorzystywanie uprawnień policji, na przykład napaści i nadmierne użycie siły, utrzymywanie niestosownych związków oraz przekazywanie informacji, które są w posiadaniu policji, zorganizowanym grupom przestępczym. IBAK nie może jednakże prowadzić śledztw w sprawach z innych stanów lub terytoriów, ani w sprawach poziomu federalnego, jak również z sektora prywatnego, chyba że dana sprawa dotyczy pracownika sektora publicznego stanu Wiktoria. Oprócz tego IBAK nie pozwala na nieuprzejme zachowanie ani niekulturalną obsługę klienta. Widziałeś coś? Podejrzewasz korupcję? Zrób coś w tej kwestii. Dowiedz się, jak zgłasza się korupcję, wchodząc na naszą stronę lub dzwoniąc pod numer 1300 735 135. Gdy skontaktujesz się z IBAK, zajmiemy się przekazanymi przez Ciebie informacjami o korupcji i zdecydujemy, czy sprawę należy przekazać dalej, odrzucić czy też zbadać. IBAK odpowiedzialny jest za demaskowanie, zapobieganie i prowadzenie śledztwa w poważnych sprawach, kwestiach korupcji i łamania prawa w sektorze publicznym i wiktoriańskiej policji. Ale za zabranie głosu, gdy dzieje się źle, odpowiedzialni są wszyscy. Z Twoją pomocą możemy kontynuować budowanie uczciwości oraz przeciwdziałanie korupcji w sektorze publicznym, zapewniając, aby fundusze i środki publiczne wykorzystywane były na cele usług i projektów zgodnie z życzeniami społeczności stanu Wiktoria. Więcej informacji znajdziesz na stronie ibak.wik.gov.au lub dzwoniąc na numer 1300 735 135.